Wiemy, że przeszła pani koronawirusa. Ukrywała to pani w mediach. Dlaczego? Ja jestem osobą, która stara się reklamować wiedzą, a nie tym, co się u mnie dzieje, nie nowym butem, samochodem i tak dalej. Oczywiście o takich rzeczach lifestyle'owych czasami też trzeba pisać, ale myślę, że problem jest tak poważny, że niektóre osoby wykorzystały to jako formę reklamy i zaistnienia w pewnym sensie w mediach. Ja skryłam się w tym momencie. Po pierwsze, ja nie wiedziałam, co się ze mną stanie. Zaczęło się od mojego męża, który przez 3 dni miał gorączkę ponad 40 stopni. Ponieważ jest ode mnie 10 lat starszy, to ja pierwszy raz w życiu zaczęłam się bać, czy go po prostu nie tracę, ponieważ miałam 3 termometry i kiedy mierzyłam mu temperaturę, to te termometry po prostu wysiadały, więc ja w nocy zaglądałam do internetu, żeby zobaczyć, bo ja nigdy nie miałam styczności z tak wysoką gorączką, co mam zrobić. I tu muszę bardzo podziękować panu doktorowi Adamowi Brzozowskiemu, który jest kardiologiem, ale który był ze mną, że tak powiem, na linii telefonicznej do dyspozycji od rana do wieczora, bo nikt sanepidu się niestety do nas nie zgłosił, więc musiałam sobie poradzić sama. Też muszę podziękować, pozwolicie, mojej przyjaciółce Ewie Rater, która gary takie wielkie rosołu stawiała nam na wycieraczce z liścikami, że kochają nas przyjaciele i że musimy koniecznie wyzdrowieć. I zdając sobie sprawę, że opiekując się swoim mężem, że no ale no jak miałam się nie zaopiekować? Ja spałam przy nim, bo słuchajcie, no 10-15 t-shirtów w ciągu nocy musiałam zmieniać, bo on po prostu był totalnie jakby w wannie był. I ja po prostu spałam, dotykałam go i jak tylko był wilgotny t-shirt, zmieniam, bo bałam się, żeby nie dostał zapalenia płuc, no tej gorączki też zapaści. No i potem sama poległam i chorowałam, muszę powiedzieć, 10 dni. 10 dni ta temperatura bardzo mocno mnie trzymała. Czy pani łagodniej przeszła tego koronawirusa od swojego męża? Znaczy łagodniej o tyle, że temperatura była mniejsza, ale trwało to dłużej. Trwało to dłużej i moje koleżanki, które zawsze mówiły, ach, jesteś koniem wyścigowym, dasz radę, w pewnym momencie się właśnie zaniepokoiły i ta wspomniana przeze mnie Ewa przyjechała z takim, jak święty Mikołaj, ja zawsze mówię, doktor Ewa od tamtej pory, albo jak czerwony kapturek z tymi wszystkimi rzeczami, które mogły pomóc, a rzeczywiście pomogły mi przynajmniej na psychikę, bo wiedziałam, że mam dla kogo żyć, że mam tak wspaniałych przyjaciół, zresztą moich synów, którzy regularnie doglądali nas i przywozili nam wszystko. Ja dlatego teraz już mogę o tym powiedzieć, bo jestem zdrowa, ale muszę wam powiedzieć, że bardzo się martwiłam o tą promocję, która dzisiaj jest mojej książki Trener Życia, bo pomyślałam sobie, by głupio by było, że się z wami już więcej nie spotkać, a ponieważ no, jestem w takim wieku, że wszystko się mogło zdarzyć, to chyba to był jedyny moment w życiu, gdzie ja zaczęłam się bać o swoje życie. Czyli obawiała się pani tego, że to może być już koniec? Tak, ja pomyślałam sobie, jak ta gorączka 8 dnia dalej nie ustępowała, to ja sobie myślę, jejku, żebym sobie tego nie wykrakała, bo kiedyś niestety tak zażartowałam, rozmawiając z wydawcą na obiedzie, mówię, wydajmy tą książkę, bo co będzie, jakby nie daj Boże coś się stało, to mój mąż ma telefon dla ciebie. To był niby taki czarny żart, ale tak się wkurzyłam, że ja tak głupio zażartowałam, ponieważ rykoszetem jak gdyby dostałam to, o czym mówiłam. Ja was, drodzy państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.